Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić takim słowem bardzo prostym, bo nazwałem je proste życie chrześcijańskie. Amen. Wiecie, wielu ludzi komplikuje rzeczy, zbyt bardzo komplikują rzeczy, gdzieś się zakręcą w tej komplikacji, zamiast w taki prosty sposób żyć z Nim, zaufać Jemu. Wiecie, komplikujemy sprawy, dlatego że dotykają nas różne sytuacje. Czy ktoś ma w życiu coś takiego, że dotyka go czasem coś niepozytywnego, jakieś niepozytywne zdanie, myśli, jakaś informacja nie taka? O, ktoś nawet dwie ręce podniósł. Chwała Bogu. Wiecie, tak bywa czasami i myślimy sobie, ponieważ jest taki kłopot, takie zamieszanie, to czy wszystko jest dobrze, czy czasem się nie zgubiliśmy gdzieś na pustyni i czasem gdzieś nie umieramy już powoli, ponieważ nie jest tak, jak myśmy marzyli. Bardzo mi się podoba obraz właśnie Izraela na pustyni, który po prostu przeszedł dopiero przez Morze Czerwone. Suchą nogą przeszli 5 do 6 kilometrów przez Morze Czerwone i tam Mojżesz zaśpiewał pierwszą pieśń uwielbienia w Biblii. Jak chcesz przeczytać pierwszą pieśń uwielbienia w Biblii, to jest właśnie tam, kiedy Mojżesz przeszedł przez Morze Czerwone, to nawet ci mogę nawet podać namiary, żebyś wiedział, to jest 15 rozdział, pierwsze uwielbienie, 15 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, jest pierwsze uwielbienie, tam Mojżesz wyśpiewuje pieśń chwały dla Boga, a Miriam bierze bęben, bierze inne siostry z bębnami i zaczynają tańczyć przed Bogiem i grać Mu na bęblach i cieszyć się, że Bóg nie tylko jest wielki dla mnie, ale jest też wielki dla moich przeciwników. I On radzi sobie z wszystkimi naszymi zmaganiami, wszystkimi naszymi przeszkodami. I wiecie, ledwo wyszli za te Morze Czerwone, ledwo skończyli uwielbienie, dotarli do miejscowości Mara, która była bez trującą wodą. Ktoś tam spróbował i się zatruł i od razu zaczęli narzekać. O, a tak fajnie było w Egipcie, a tak fajnie było, jak nie byłem chrześcijaninem, tak fajnie było, jak po prostu mogłem sobie spać w niedzielę dłużej. O, tak fajnie było, jak z imprezy wracałem i nie... No, wszystko było takie fajne, a teraz co? I wiecie, mamy czasami takie zamieszanie i dlatego komplikujemy rzeczy, ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy po prostu uchwycili dzisiaj w sobie, w nas samych, takie proste życie wierzącego. Jeśli zastosujesz 3 punkty, które dzisiaj Ci dam. Dam Ci całe 3 punkty. Jeśli je po prostu zastosujesz, to absolutnie nie będziesz miał problemu ani z odkrywaniem Bożej woli dla swojego życia, ani z jakimś zamieszaniem, jeśli chodzi o Twoją sytuację życiową, bo teraz nie ma pieniędzy, woda w kranie zatruta jest. Nie wiadomo, co z tym zrobić, więc chciałoby się trochę ponarzekać, ale po prostu tego nie będzie, dlatego że my nie kombinujemy. Nie jesteśmy uczonymi w piśmie, tak? Nie jesteśmy faryzeuszami. W ogóle przyglądnijcie się sobie, ile tu uczonych w ogóle. Jest jak jest. Takich nas wybrał Bóg. Ale wiemy 3 bardzo proste rzeczy, 3 bardzo proste kroki, które dają nam zwycięstwo i pokój. I pierwszy z nich, jesteście gotowi na pierwszy kroczek? Pierwszy kroczek normalnego, zwykłego chrześcijaństwa. Szukaj Bożej obecności. Szukaj Bożego oblicza. Poszukuj Go za każdym razem, każdego dnia, teraz jak jesteś nawet, kiedy słuchasz, Ty mnie słuchasz, ale tak naprawdę słuchając, szukaj Boga i Jego obecności właśnie teraz, w tym miejscu, kiedy jesteś, siedzisz na siedzeniu. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak zrobił to wspaniały Boży mąż, Boży sługa, Boży Mojżesz. Otóż jak otworzycie sobie drugą Mojżeszową, 33 rozdział, to przeczytacie niesamowitą historię, która jest tutaj zawarta od 7 wersetu, krótka, ale bardzo wyjątkowa. 7 wersetu do wersetu 11. Przepraszamy, że nie mamy jak zwykle, drugi raz już rzutnika, ale walczymy, żeby był już za tydzień. I wtedy będziemy mieli tekst za mną do przeczytania. Mojżesz zaś zwykł. Kiedy czytamy, że Mojżesz coś zwykł, to znaczy, że robił systematycznie, że to po prostu robił, to była jego stała praktyka. To było jego część życia, nie, to jak spanie po prostu. Tak jakbyś powiedział, czy ktoś zwykł chodzić spać?
tutaj na tym miejscu? No. To ty zwykłeś chodzić spać. Ale Mojżesz zwykł był zabierać namiot. Rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu i nazywał go namiotem zgromadzenia. Dosłowne tłumaczenie mówi o namiocie spotkania, czyli miejscu spotkań. I to nie jest namiot, żeby komuś się nie pomyliło, to nie mowa tutaj jest o przybytku Mojżesza. Jest tu mowa o takim dwuosobówce. Dwuosobówce, którą bierzesz nieraz na camping. No Mojżesz miał taki namiot, może trochę inaczej zbudowany, ale zrobił sobie taki namiot i miał taki zwyczaj, że po prostu zabierał ten namiot i rozbijał go z dala poza obozem. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu tego spotkania, który był poza obozem. A ilekroć, posłuchajcie, Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli na Mojżesza, dopóki nie wszedł do namiotu. Chcę wam powiedzieć, że Mojżesz miał bardzo wyjątkową sytuację. On jako jedyny z Izraela miał osobistą relację z Bogiem w tamtym czasie. I Izrael jedynie co mógł, to mógł wychodzić przed swoje namioty i oglądać, jak Mojżesz szedł, spotkać się ze swoim Bogiem. I kiedy on tak szedł i tam rozbijał ten namiot, no to oni stali z szacunku do tego wielkiego spotkania, które zaraz Mojżesz będzie miał. Oni po prostu stali przed swoim namiotem, nie robili nic innego. Ilekroć zaś Mojżesz szedł do namiotu, słup obłoku, słuchajcie, taki, opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstał cały lud i kłaniał się każdy u wejścia do swojego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia człowiek, jak człowiek rozmawia ze swoim kim? Przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody syn sługa. Czyli zobaczcie, brał sobie namiot, rozbijał sobie poza obozem, lud się temu przyglądał, on wchodził do tego namiotu, kiedy on wchodził, Boża obecność spoczywała na ten namiot i kiedy ona spoczywała na ten namiot, lud kłaniał się i oddawał chwałę temu Bogu, który miał relację z Mojżeszem. I wtedy Mojżesz rozmawiał z Panem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. I chcę wam właśnie powiedzieć, że to jest obraz tego, co działo się w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz po prostu przychodził, spotykał się osobiście z Bogiem. Po pierwsze widzimy tutaj to, że on po prostu miał swoje miejsce. On nawet je przygotowywał w szczególny sposób. On nie szedł tylko na odludzie. On po prostu wymyślił sobie namiot, wymyślił sobie miejsce komfortowe, takie, które mu pomoże po prostu być przed swoim Bogiem i tam przebywać. I kiedy czytacie na przykład taką jedną z trudniejszych ksiąg w Biblii, która jest trzecia Mojżeszowa, gdzie tam jest tylko wypisane wszystkie przepisy i nakazy i zakazy i wszystko, co tam w prawie mojżeszowym było, to wszystko to nie dostał na górze Synaj, ale on te prawa wszystkie dostał właśnie w tym namiocie spotkania, kiedy Bóg się z nim osobiście spotykał. Najwięcej objawienia nie miał na górze Synaj w spektakularnym manifestacji Bożej obecności, ale największe doświadczenie Boga miał w tej swoim osobistym namiocie spotkania, gdzie się spotkał ze swoim Bogiem, gdzie po prostu przyszedł do Niego i Bóg był z nim twarzą w twarz. Lud wtedy mógł tylko patrzeć i podziwiać i zazdrościć, jak niesamowitą relację ma Bóg. Ale mam dla was dzisiaj wspaniałą nowinę, kochani WDJ-owcy i goście. Otóż dzisiaj każdy z nas może mieć osobisty, własny namiot spotkania. Każdy z was może w osobisty sposób wziąć swój namiot, rozbić za obozem i spotkać się z Panem twarzą w twarz, a On będzie z wami rozmawiał, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Bóg ma wspaniałą przestrzeń dla twojego życia. On chce mówić do twojego życia. Wiecie, kiedy cały Izrael czekał, żeby Mojżesz wrócił z tego namiotu spotkania, to wtedy oni pytali Mojżesza i mówili: Mojżeszu, co teraz mamy robić? I Mojżesz mówił im, co teraz oni mają robić. Teraz żyjemy w zupełnie innych okolicznościach, kochani. A dzisiaj nie musisz mieć Mojżesza, który będzie ci mówił, co masz robić.
ponieważ namaszczenie, które od Niego otrzymaliśmy, trwa w nas i ono nas, ono się spotyka z nami. Bóg się sam spotyka z nami, żeby z nami być. Dlatego proste, najprostsze, najzwyczajniejsze życie chrześcijańskie polega na tym, że my mamy, poszukujemy Jego twarzy i spotykamy się w Jego obecności. Jego obecność nie jest dla specjalnych, Jego obecność jest dla każdego z nas. Hej, im szybciej to złapiesz, jeżeli jesteś nowy, jeżeli dopiero co spotkałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jeżeli dopiero co zacząłeś tu przychodzić, chcę Ci powiedzieć, że tu się nic specjalnego nie dzieje, czego nie mogłoby się dziać u Ciebie w życiu. Masz prawo i możliwość spotkania się w osobistej relacji ze swoim Bogiem. Jedyną rzeczą, którą potrzebujesz uczynić, to oddać Mu swój czas. Po prostu wziąć swój namiot. Nawet jeśli nie masz namiotu, może być to wspaniale też fotel. Albo jak w jakimś filmie oglądaliśmy, szafa nawet. Można wejść do szafy i garderoby i spotkać się ze swoim Bogiem i mieć ten czas spotkania się jak z przyjacielem. Dlaczego potrzebujemy tej obecności? Dlatego, że w obecności Bożej są odpowiedzi. W obecności Bożej są odpowiedzi. To jest bardzo ciekawe. Za każdym razem, kiedy człowiek mówi, ja nie potrzebuję nikogo, tylko Jezusa, to Jezus robi wszystko, żeby udowodnić Ci, że potrzebujesz ludzi. Ale za każdym razem, kiedy mówisz, ja potrzebuję ludzi, nie Jezusa, to On zrobi wszystko, żebyś Twoja odpowiedź była w Jezusie. Więc nie uciekaj ani od Boga, ani od ludzi. Dlatego, że za każdym razem, kiedy Bóg po prostu chce Ci odpowiedzieć, odpowiedź Ci w taki sposób, w który Ci się wydaje, że nie może odpowiedzieć. W Jego obecności są odpowiedzi. Nawet nielogiczne. To znaczy, innymi słowy, nawet nie to, że dostaniesz odpowiedź na jakieś konkretne pytanie. Czasami człowiek jest w miejscu, który czuje głód, ale nawet nie wie, nie potrafi go nazwać. Ma wrażenie, że coś jest niepełne w jego życiu, że coś jakby nie funkcjonuje do końca w jego życiu tak, jak należy. I nie wie jak, w jaki sposób po prostu, nawet nie wie, jakie ma pytanie, po prostu jest gdzieś zagubiony. Czy byłeś kiedyś w takim stanie, że ktoś się pyta, co u Ciebie, a Ty tak naprawdę nie wiesz, co u Ciebie, bo nie wiesz, czy naprawdę jest dobrze, czy jest źle. Nie wiesz, co się dzieje u Ciebie, nawet chciałbym jako pastor Ci coś odpowiedzieć, ale Ty nie umiesz nawet zadać pytania, bo tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje, po prostu jakoś leci. Znacie polską odpowiedź, jakoś leci? I wiecie, kiedy my przychodzimy przed Bożą obecność, Bóg zna naszą potrzebę i nawet kiedy my ją nie zwerbalizujemy i nigdy jej nie poznamy, która była w Jego obecności, zostaje ona zaspokojona. I kiedy wychodzisz z Bożego namiotu, z miejsca spotkania się z Bogiem, już nie jakoś leci, ale jest fantastycznie. Ale ktoś Ci zada pytanie, ale co to znaczy, że jest fantastycznie? Ty dalej nie wiesz, co to znaczy, że jest fantastycznie, ale w środku wiesz, że jest fantastycznie. No ale co? Coś się zdarzyło? On mówi, no jest fantastycznie. Nie lękam się, nie boję się, żyję, bo Jego obecność jest, ponieważ dałem Mu swój czas, ponieważ w Jego obecności są moje odpowiedzi. Mało tego, w Jego obecności jest wzmocnienie w Twoich słabościach. Ilu z Was próbuje poradzić sobie z jakimiś nałogami, nie wiem, jakimiś nawykami, jakimiś rzeczami, które Ci się nie podobają w życiu. Ilu z Was gdzieś toczy bój? Ja powiem Wam ilu. 100%. 100% macie rzeczy, które stajecie przed Bogiem wielokrotnie, zastanawiacie się, jestem tutaj słaby, ponieważ Bóg nikogo z nas nie uczynił, abyśmy byli odpowiedzią dla samych siebie. Bóg każdego z nas uczynił tak, żeby odpowiedź była w Bogu. Więc tak naprawdę potrzebujemy Jego obecności, żeby wzmocnił nas w tej słabej sferze, w tym obszarze słabości, którym my sobie nie radzimy i nie możemy poradzić. Innymi słowy, to nie punkt A, B, C poprowadzi Ciebie do zwycięstwa, to Jego obecność Ciebie zmieni. I powiem Wam, mamy dzisiaj szansę jako WDJ. Nie wiem, co się dzieje w tej chwili w innych miejscach, dlatego mówię jako WDJ, ale nie dlatego, żeby wywyższać WDJ, ale mamy dzisiaj tu szansę, dlatego że Boża obecność, jeżeli by można było dzisiaj, tak jak w Starym Testamencie,
zobaczyć obłok, który spoczywa na namiocie, odczuwam w potężny sposób, że Jego obecność jest dzisiaj tu na kościele, nie, już nie tylko dzisiaj, ale już od wielu tygodni, że ta obecność jest rzeczywiście, że ludzie zaczynają, że zaczynamy szukać Bożego oblicza, a nie tylko punktów wskazówek, jak zwieść życie zwycięskie, tylko bez Boga, ale z Bogiem w nazwie. Więc my poszukujemy Bożej obecności, ponieważ On wzmacnia naszą słabość. Jeśli sobie nie radzisz dzisiaj z jakimś nałogiem, jeśli nie radzisz sobie z jakimiś dzisiaj wyzwaniami, jakimiś rzeczami, które ciebie męczą, po prostu jedynej rzeczy, której ci tak naprawdę brakuje, to to, żeby dać Mu czas i miejsce i spotkać się twarzą w twarz, jak człowiek spotyka się ze swoim przyjacielem. Dzisiaj Bóg chce się spotkać z tobą, jak z twoim przyjacielem. Powiem wam tak, może ty tutaj dzisiaj siedzisz i myślisz sobie, to jest takie proste, zwykłe słowo, ale mój Bóg jest właśnie, powstał z tronu, jest podekscytowany i mówi tak, chwycą to, czy nie chwycą? Chwycą to, czy nie chwycą? Bo ja czekam na was, mówi Pan. On czeka, On mnie dzisiaj powołał tutaj, żebym do was powiedział, że On czeka na spotkanie z każdym z was indywidualnie, na spotkanie z Nim. Ja mówiłem, dzisiaj się kłóciłem, mówię, Boże, ja o byciu przed Twoją obecnością, w Twojej obecności mówiłem w tym kościele już tyle tygodni, a On mówi, mów dalej, bo jeszcze wielu nie usłyszało. To znaczy, myśmy usłyszeli, ale nie usłyszeliśmy. I dzisiaj wierzę, że ktoś usłyszy, że potrzebuje spędzać czas z Bogiem, znaleźć czas i miejsce dla Niego. Namiot spotkania, kiedy Mojżesz wracał ze spotkania z Bogiem, Jego oblicze jaśniało. Tak wielką chwałą, że musiał zakładać sobie chustę na twarz, kiedy mówił do ludzi. Zakładał sobie chustę, mówił do nich i powoli ta światłość mijała. I on wtedy mógł ściągnąć tą chustę. Nam buźki muszą zacząć świecić i to nie potem, ale Bożą obecnością. Amen? Potrzebujemy Jego obecności. Zadbaj o ogień, który On rozpalił w tobie. Posłuchaj, ognia nikt nie rozpala w tobie. Ty sam rozpalasz ogień, który Bóg ci daje. Kiedy przychodzisz do Bożej obecności, On ci daje taki płomyk, świeczuszkę, abyś mógł po prostu ten płomyk wziąć do siebie, ale on nie jest o to, żeby ochronić tę światełkę. Co tu się wyprawia? Coś tu pstryka mi. To nie jest ten płomień, żeby on po prostu ochronił, żeby on dopalił się do następnej niedzieli, bo potem znowu ktoś ci zapali za pałeczką płomyk. To jest płomyk, żebyś ty rozpalił go przez cały swój tydzień, rozpalał go w sobie poprzez spotkania z Bogiem. Powiem wam tak, kiedy uwielbiamy Boga, to bardzo źle w kamerze wygląda, bo ja cały czas tak robię, się odwracam, patrzę. To źle w kamerze wygląda, ale ja patrzę, bo ja tak lubię widzieć, kto rozpalał ogień. Kto rozpalał ogień w tygodniu, a kto dopiero przyszedł zimny, zmarznięty, zmoczony, bez płomyka, żeby go rozgrzewać. Wiecie co, Kościół już zmienia swoje oblicze. Przestaniemy się rozgrzewać i próbować was nagrzać w tą niedzielę. My chcemy, żebyś ty płonął mocą Ducha Świętego i żeby Królestwo Boże manifestowało się nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. Każdego dnia. Ponieważ rozpalony ogień zawsze przychodzi. I co jest cudowne, kiedy przychodzimy przed Bożą obecność, że my możemy być sobą przed Bogiem, że możemy być takimi kruchymi przed Bogiem, że możemy być słabymi przed naszym Bogiem. I wiecie, zawsze jest tak, że przed Bogiem masz być kruchy, ale diabłu masz nie darować. Innymi słowy, kiedy przychodzisz do Jego, do Bożej obecności, mówisz, Boże, ja nie mogę. Ale kiedy odwracasz się i wychodzisz ze swojego namiotu, skierujesz się w stronę diabła i mówisz, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Nim. O Panie, wiesz, znowu nawaliłem. O Panie, wiesz, jaki jest. Ja po prostu nie wiem, co jest ze mną. Jak Ty sobie nie poradzisz ze mną, to nikt sobie nie poradzi ze mną, a ja już sam sobie z sobą nie poradzę. Ktoś już tak się modlił? Ja się wielokrotnie już tak modliłem. Ponieważ ja nie szpanuję. O Panie, ja to jestem, widzisz. To jestem. Zobacz, Panie.
Ja to pastor jestem. Widzisz, panie, co ja robię? Zobacz, panie. O, patrz, panie, wszyscy mnie słuchają. He. Nie, to z tego nie ma mocy. Moc jest z tego, kiedy ty, niezależnie od miejsca, w którym jesteś, masz słabość przed obliczem Bożym, ponieważ moc doskonali się w słabości. Moc nie doskonali się w mocy. Czyli moc doskonali się tam, gdzie ty mówisz, jestem słaby, nie domagam, nie daję radę. Bóg zachęca cię, żebyś przyszedł słaby do Niego, nie przychodź mocny do Niego, nie przychodź cwany do Niego, przyjdź słaby do Niego. Bo kiedy przyjdziesz słaby do Niego, kiedy się odwrócisz, słuchaj, On ci tak jak w tym G-Force po prostu zamieni cię i staniesz się po prostu potężny. Okaże się, że tu jesteś słaby i kruchy, ale tu jesteś w zbroi, która pokonuje wszelką potęgę przeciwnika, która depcze po całej potędze diabła, który ma moc przeciwstawić się chorobom, która ma moc przeciwstawić się ubóstwu, która ma moc przeciwstawić się wszelkiej opresji diabelskiej. I ja nie będę udawał, że nie jestem mocny, bo kiedy będę mówił, że nie jestem mocny, to będę mówił, że mój Bóg nie jest mocny. Więc będę mówił, że jestem mocny, jestem pewny, idę do nieba, przyszedłem. Nie na zasadzie, przepraszam, że żyję, ale uwaga, wchodzę. Tak powinno być życie. Kiedy Jezus wchodził do Galilei, diabeł miał problem w Galilei. Kiedy Jezus przyszedł do Kafarnaum, diabeł miał problem w Kafarnaum. Kiedy Jezus przyszedł do Samarii, diabeł miał problem w Samarii. Kiedy Jezus przyszedł do Jerozolimy, diabeł miał problem w Jerozolimie. Ale kiedy Jezus szedł na górę, mówił: Ojcze, uwielbiam Cię. Mówił: oddal ode mnie ten kielich. Chyba nie dam rady. Dasz synu radę. Syn się odwracał i był mocny. Więc ja wiem, kiedy jestem słaby, a kiedy jestem mocny. Niektórym wierzącym się pomyliło. Tutaj, w odwrócie. A w niedzielę. Chojraki. Chojraki do poniedziałku. Ale wiecie, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy słabi i musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy mocni. A wszyscy odpowiedzieli. Więc to był pierwszy punkt. Szukaj Bożego oblicza. Nie ma zbyt wielkiej tutaj kombinacji. Po prostu trzeba szukać, być każdego dnia, poszukiwać Bożej obecności. Mógłbym teraz tutaj dać na chwilę mikrofon i poprosić tych, którzy mają relację, systematyczną relację z Bogiem i zobaczycie, że to są mocarze, że to są ludzie nie do zdarcia, że to są ludzie, których może, no, nie ludzie bez problemów, ponieważ problemy zawsze były, są i będą. I nie mam przekonania, czy w niebie nie będą. Ale cisza zamarła. Ale po prostu w ogóle, ktoś ma jakieś problemy? No, to chcę do was powiedzieć, że będą większe. Tymi się nie przejmujcie, bo przychodzą większe. Naprawdę, Bóg nie zabiera nam problemów, Bóg nam daje moc i autorytet przechodzenia przez te rzeczy, przez tą rzeczywistość problemów. Im większy problem, tym większa promocja. Promocja jest wtedy, kiedy są problemy. Promocja nie jest wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Tak studiuję ostatnio ten cały czas po prostu chodzenie po pustyni. Pewnego dnia przyszli Izraelici do miejscowości, miejsca, które się nazywa Etam. I było tam 12 źródeł wody i 70 palm z kokosami. I wiecie, co jest napisane o tym miejscu? Nic więcej. Jeden werset. Tam nikt nie narzekał i tam się też nic nie wydarzyło nadprzyrodzonego. Wszędzie, gdzie na pustyni wydarzyło się coś nadprzyrodzonego, to tylko tam, gdzie był problem. Tam, gdzie było z jednej strony morze, z drugiej strony Egipt. I zaraz zginiemy. Ale Bóg rozstępuje morze. I kto by chciał przespacerować się suchym dnem morza i pamiętać ten czas, kiedy się szło? Wiecie, takie cuda chcemy! Takie cuda chcemy, no to niech Egipt napiera. Bo po co rozstępować morze, kiedy Egipt nie napiera? Niech ktoś mi odpowie. Amen.
Dlatego Bogu dziękuj za problemy, ponieważ to jest promocja, ale kiedy przychodzisz do w Jego oblicze, wszystko staje się proste, wszystko staje się jasne, wszystko staje się właśnie takie. Cudownie jest. I tak naprawdę ludzie nigdy nie pamiętają, jak ty mocno jesteś uśmiechnięty, kiedy jest dobrze. Ludzie zawsze pamiętają, jak się uśmiechasz, kiedy jest źle. Twoje gwiazdki generalskie w duchu są wtedy, kiedy ty tańczysz na swoich problemach. Nie kiedy śpiewasz, o Bóg rozstąpił morze, tylko kiedy śpiewasz, o nie wiem co się stanie, jestem przed morzem, zaraz chyba utonę, a Egipt mnie zabije, ale ja czczę Pana. Dlaczego oni nie śpiewali przed, tylko dopiero po? My mamy możliwość śpiewać przed, dlatego że wiemy, że nasz Pan zawsze wygrywa. Przeczytaliście to do końca? On wygrywa! Dobrze, że jesteście podnieceni jak i ja. Drugi punkt. Pierwszy, szukaj Bożej obecności, Bożego oblicza. A drugi jest też niezwykle skomplikowany. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu. Proste chrześcijaństwo polega na tym, żeby zaufać Bogu. W przypowieści Salomona, rozdział 3, wersety od 5 do 8 mówią w ten sposób. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj siebie sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Bóg ma odpowiedzi dla twojego życia, niezależnie od tego, jak długo czekasz w swoim życiu na nie. Wiecie, niektórzy z nas są tutaj i mówią tak, no ale ile można czekać? Chociażbyś nie doczekał. Zaufaj Bogu z całego swojego serca. Wiecie, kiedy Babilon podbił Jerozolimę, podbił Izrael, zniszczył świątynię, zniszczył cały naród, uprowadził do niewoli kilku młodych ludzi, wziął trzech z nich, którzy czcili swojego Boga i nie przestawali Go wielbić. Trzech z nich, Szadrach, Meszach, Abednego, tak na marginesie, jak nie masz daru języków, to możesz się nauczyć. Szadrach, Meszach, Abednego i w trakcie możesz modlitwy mówić i będziesz wyglądał, że masz dar języków. Szadrach, Meszach, Abednego. Więc Szadrach, Meszach, Abednego zostali wrzuceni do ognia, do pieca ognistego. Możesz się ukryć wśród charyzmatyków i mieć pokój. Nie będą na ciebie dziwnie patrzeć. Szadrach, Meszach, Abednego. Oni zostali wrzuceni do... Król Nabukadnezar powiedział do nich, słuchajcie, jeśli nie oddacie mi czci, jeśli nie pokłonicie się bożkom, jeśli nie odejdziecie od Boga Izraela, to ja was wrzucę do pieca ognistego. I oni powiedzieli taką fajną rzecz. Królu, nasz Bóg może nas wyratować z tego pieca. Amen? I za każdym razem, kiedy przychodzi problem i ktoś nas chce przestraszyć, możemy powiedzieć, nasz Bóg może nas z tego wyratować. Ale chcę wam pokazać, co oni jeszcze powiedzieli. Oni powiedzieli coś więcej. Oni powiedzieli, ale Boże, ale Królu, jeśli nasz Bóg nas przypadkiem nie wyratuje, to wiedz, że my i tak będziemy czcili naszego Boga. Dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy nie handlują z Bogiem. Dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy mówią tak, niezależnie już, cokolwiek się teraz wydarzy w moim chrześcijaństwie, ja i tak będę czcił Boga. Ja będę prosił Pana, że jak już umrę, już będzie mój pogrzeb i wystawiał moją trumnę, żeby mi dał chociaż jeszcze z tego martwego ciała wykrzyczeć Halleluja! Niech się przestraszą, a co? Ale będą to pamiętali. Więc i tak będę czcił Boga. I tak będę Go błogosławił. Dlaczego? Dlatego, że ja zasługiwałem na potępienie. Ja zasługiwałem na piekło, a ja mam zagwarantowane niebo. Halleluja! Mam zagwarantowane niebo. Więc co z tego, że dzisiaj mi ja na jedno oko nie widzę, jak ja do nieba idę. I tam jest perłowe oko na mnie czeka. Amen.
Będę miał perłowe. Lewe perłowe. Ale nie poddaję się, bo jeśli mi da piwne dzisiaj jeszcze tu, które zobaczy, biorę to. Bo mój Bóg może mnie uzdrowić. Ale jakby mnie nie uzdrowił, to wiedzcie, że i tak będę czcił mojego Boga. I tak będę wierzył w uzdrowienie. Zaufaj Bogu. Bóg sam działa z łaski. Bóg jest tym, który sam chce działać w naszym życiu. Nieraz chcemy wszystko trzymać za ogon. Nieraz idziemy nawet do namiotu spotkania z tą całą listą naszych spraw i trosk i zmagań. A co z naszą rodziną? A co z naszymi bliskimi? A co z naszymi pieniędzmi? A co z rachunkami? A co ze zdrowiem? A co z psem? A co z kotem? A co z moim szefem? A co z tamtym? A co z siamtym? I jesteśmy tak zatroskani. Bóg, który chce rozmawiać z nami jak z przyjacielem, słyszy tylko nasze litanie, trosk, zmagań i innych rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, że nie musisz w ogóle rzeczy trzymać. Po prostu odpuść. Kiedy byliśmy teraz na wyjeździe z liderami, mówimy tak, nie mamy już gdzie gościć ludzi, tak? Robi się ciasno. Teraz są komunie, to jest trochę lżej. Maj jest dobry. Katolicyzm zawsze atakował WDJ w maju. Okej, okay, mamy komunię, dobrze, będzie mniej ludzi, więc się pomieścimy. Ale co dalej zrobimy? Co dalej? Jak my się dalej co my będziemy? Przecież my rośniemy, przecież jak tak będziemy rosnąć, to za rok będzie nas dwa razy tyle. Gdzie my się spotkamy, musimy coś wymyślić i tak dalej. A tamci z urzędu odmówili nam tamtej hali. Ale powiem wam coś takiego. Uspokój się. To jest to, co Bóg do nas mówi. Uspokój się. Ja sam będę działał. Ja sam. Morze zamknięte? Egipt napiera? Who cares? To z angielskiego, jakby ktoś nie... Kogo to obchodzi? Bóg się tym troszczy. Bóg sam będzie działał. Nie potrafię, nie mam. Przecież mam taką pensję, przecież mam takie rachunki. Boże, jak ja to zrobię? Sam Bóg będzie działał, jeśli tylko znajdziesz miejsce na relacje i spotkanie z Nim. Kiedy przyjdziesz do Niego, rzeczy zaczną się zmieniać. Po prostu Mu ufaj w tym. Po prostu Mu zaufaj. To nie nasze starania zmieniają rzeczywistość, ale działająca Boża łaska. Bóg walczy za nas mocą zmartwychwstania. Poddaj Mu siebie, poddaj Mu swoje sprawy, ty, które zwłaszcza nie możesz. Zobaczcie, że Bóg nie działał na pustyni, kiedy było dobrze. Bóg działał, kiedy było źle, kiedy coś nie wychodziło. Dlatego, że Bóg jest przyciągany niemożliwością. Jeżeli coś jest niemożliwe w twoim życiu, Bóg już jest podniecony. Bo Bóg wykorzysta każdą sytuację w twoim życiu, aby móc się objawić i objawić swoją chwałę tobie. Bo Bóg marzy, żeby się objawić tobie. Nawet na pustyni, w tym Starym Testamencie, gdzie nie każdy mógł mieć relacje, tak naprawdę Bożym planem było, żeby się cały Izrael spotkał i zgromadził ich przed wszystkich, przed górą Synaj i objawił się w swojej chwale, ale oni spękali. Ile tak powiedzieli, Mojżeszu, my ci zapłacimy, bądź naszym pastorem. Ile bierzesz pensji? Ty się za nas módl, ty się za nas wstawiaj, ty nam głoś, ty nas nauczaj i tak dalej, a my po prostu będziemy sobie z dala stali. Chcecie być jak ten lud na pustyni? Nikt nie chce być jak ten lud na pustyni. Wszyscy bądźmy Mojżeszami, amen? Bądźmy Mojżeszami pańskimi, z laskami u swoich boków. Pełnymi mocy i chwały. Pamiętaj, że twoja laska to jest pełna moc Boża. W twoim ręku. Okej. Wiara. Wiara, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Nie śmiać się tak. Daje pewność i bezpieczeństwo życia. Wspaniale to powiedział Jacek wczoraj. Powiedział, właściwie wszystko, co stoi problemem w naszym życiu, to jest niewiara. Bo kiedy człowiek ma wiarę, nic go nie przestraszy. Posłuchajcie, to nie brak pieniędzy cię straszy, tylko niewiara twoja.
Bo gdybyś wierzysz Bogu, że On ma, nigdy się nie boisz. To jest trochę jak dziecko, które nie odpowiada jeszcze za pieniądze, za finanse domowe i wie, że tato ma. I kiedy często jest tak, że pani mówi w szkole, kto jedzie na wycieczkę, 450 zł wycieczka kosztuje. I dzieci, my. One nie patrzą, mówią, nie mamy. One, my. A potem przychodzą do domu i żeby jeszcze powiedzieć, tatusiu, kochany mój, wiesz, chcę pojechać na wycieczkę, może byś mi zapłacił za nią? Nie, one przychodzą i tak, tato, wycieczka 450 do środy. Skąd wezmę? Mówi, z bankomatu. I ja muszę do tej ściany płaczu iść, wystukać swoje i zdobyć. Ja muszę o to walczyć i się martwić. Dokładnie tak samo martwi się twój ojciec w niebie o ciebie. Martwi się o twoje rachunki, martwi się o twoją sytuację, martwi się o to. Ty przychodzisz i mówisz, 450 do środy. A wiecie, kto tak mówi? Ktoś mówi, aroganckie dziecko. Nie, moje dziecko nie jest aroganckie. Moje dziecko wie, kim jestem. Moje dziecko wie, co mam. Moje dziecko wie, jaka jest moja rola. Moje dziecko wie, dlaczego ja jestem mu dany. I my potrzebujemy wiedzieć, kim jest Bóg. Więc słuchajcie, 450 do środy. To nie jest arogancja, to jest znajomość Ojca. Do tego... Pięć stówek na werbel potrzebuję. Ty masz już 22 lata. Wądzą! Ożeń się, chłopie, niech cię kobieta utrzymuje. Ja już mam swoje dzieci. Już końcówka jedna tutaj, już końcówka Danielka. I zostaje mi tylko Juleczka. Te wszystkie waciki dla Juleczki jeszcze mogę ciągnąć. Zaufaj Bogu i wierz Bogu do samego końca. I ostatni, trzeci punkt. Ostatni, trzeci punkt. Jesteście gotowi? Służ ludziom. Pierwsze było tak, szukaj Bożego oblicza. Drugie, zaufaj Bogu. Ale trzecia rzecz, służ innym. Służ innym ludziom. Słowo Boże mówi tak, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Ilu z was wie, gdzie to jest napisane w Biblii? Wiecie, kontekst jest prosty. Nie mam co jeść, nie mam w co się ubrać, nie mam z czego żyć, nie mam co pić. Tak? To jest kontekst ludzi, którzy są zatroskani o życie. Jak ja to utrzymam? Nie mam za co zapłacić czynszu? Nie mam za co? Koszty są takie wielkie. Boże mój, co ja zrobię? I Bóg mówi tak. Człowieku, popatrz na ptaki, się przyglądnij ptaszkom. Po prostu nie sieją, nie żną, chciałem powiedzieć. A Bóg się troszczy o nie. I popatrz na kwiatki na polu. Też nic nie robią. A wiecie, po co są ptaki? Ktoś wie, po co są ptaki? A kwiaty, a lilie na polu, wiecie, po co są? Są dla ciebie. One są dla ciebie. O, lilie mają wyglądać. Kwiatki mają pachnąć. Ptaszki mają śpiewać. I to wszystko stworzył Bóg dla ciebie, żeby służyły tobie i mnie. Może nie o trzeciej w nocy, jak to na tym wyjeździe ostatnim byliśmy, ale po prostu one mają być. One mają jedną rolę, służyć człowiekowi. I dlatego Bóg się o nie troszczy, bo one służą nam. Bo one śpiewają, a kwiatki wyglądają. Nie mają zbyt wielkiej roli, ale wypełniają ją doskonale. Kwiatki nie mówią, nie rozwinę się, bo po prostu Bóg się o nie troszczy. Ponieważ pewna 70%, ja to obliczyłem dobrze, bo ja
z matematykami różnymi rozmawiałem. 70% odpowiedzi dla twojego życia jest w służeniu innym. 30% Bóg chce ci odpowiedzieć poprzez twoją prośbę. Boże, daj. I Bóg daje. 30%. 70% oddaje, kiedy służysz innym, kiedy nie jesteś nastawiony na siebie, ale jesteś nastawiony na innych. Bo cokolwiek człowiek sieje, to rządź będzie. I więcej błogosławieństwa jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I to nie dawaniu z prawej ręki do lewej. To nie chodzi o żonglerkę. Chodzi o to, żebyś dał, czyli wypuścił ze swojej ręki, a błogosławił innych ludzi. Dlatego szukaj królestwa, troszcz się o ludzi. Bóg uczynił ciebie i mnie odpowiedzią dla innych ludzi. Wiesz, dlaczego tu niektórych nie ma? Dlatego, że ty zapomniałeś być dla nich odpowiedzią. Dlatego, że ty bardzo dobrze się ukrywasz przed światem, ponieważ Bóg, kiedy ciebie powołał, powołał ciebie dla dwóch rzeczy. Dla jednej, żebyś był z Nim, a drugiej, żebyś był twarzą dla innych. Żebyś był twarzą Chrystusa dla innych. Żebyś był odpowiedzią dla tych innych ludzi, którzy są wkoło. Nie żyjemy już dla siebie. Wiem, że dla chrześcijanina to jest największy próg. Dużo łatwiej jest powiedzieć: Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem, modlić się modlitwą grzesznika, niż przejść ten próg z miejsca, z świadomości, że ja już nie żyję dla siebie, że tu już nigdy więcej nie chodzi o moją wygodę, już nigdy więcej nie chodzi o moje super czas. To wszystko chodzi teraz o tych wszystkich innych, którzy spotykają się, którzy wąchają mnie, bo mam być wonią dla innych, którzy czytają mnie, bo mam być słowem dla innych. Dlatego my jesteśmy powołani już, żeby żyć po prostu dla innych. Tak naprawdę ze swojego słownika każdy wierzący powinien wykreślić takie zdanie: ja nie mam czasu dla siebie. Jeśli masz czas dla Boga, to nie musisz już mieć czas dla siebie. Jeszcze raz to powiem. Jeśli masz czas dla Boga i dla drugiego człowieka, absolutnie nie musisz mieć czasu dla siebie. I powiem ci coś. Otwórz swoje oczy. W czasie dla Boga i w czasie dla innych ludzi jest wspaniały czas dla ciebie. Naprawdę nie musisz się zachować do jaskini, nie musisz włączyć telewizora, nie musisz po prostu gdzieś się tam ukryć, żeby mieć tak zwany czas dla siebie. To jest czas zabijania siebie. Czas ożywania siebie jest zawsze w Bogu i byciu z innymi i służenie im. Amen? Dlatego jesteśmy powołani, by po prostu być dla innych ludzi. Ludzie wokół potrzebują mojej troski i mojej modlitwy. Potrzebujemy poszukiwać ludzi, którym możemy pomóc, troszczyć się o nich i modlić się o nich. Ktoś mówi: ale jak to wszystko zrobić? Ja nie potrafię, ja nie mam takiego daru. Ale możesz zacząć wołać do Pana, możesz zacząć ogłaszać zwycięstwo Boże nad tymi ludźmi. Pozwól Bogu działać. Poprzez ogłaszanie zwycięstwa. Może nie potrafisz powiedzieć: słuchaj, jestem chrześcijaninem, teraz ci powiem, jak żyć. Może tego nie potrafisz i może tak i nawet nie powinnaś. Ale możesz ogłaszać, zobaczyć kogoś w swoim sercu, nosić kogoś w swoim sercu, jak Pan swoje pisklęta nosi, i ogłaszać Boże zwycięstwo nad tymi ludźmi. Boże zwycięstwo. A niektórzy patrzą: ale oni są tak źli, że nic z tego nie będzie. Zostaw tą bitwę Panu, zostaw tą walkę Panu, ale ty ogłaszaj nad nimi Boże zwycięstwo. Nie poddawaj się, ufaj do końca i czyń różnicę w życiu innych ludzi. Nie poddawaj się, ufaj do końca i czyń różnicę w życiu innych ludzi. Jak to możesz jeszcze robić? Siej proste rzeczy. Siej proste rzeczy. Mam nadzieję, że tu się nikt nie obrazi, ale piękne świadectwo było Jarka. Wczoraj mówił o tym, jak po prostu gdzieś tam w zeszłym roku przed maturą sąsiedzi mieli syna, który miał maturę w zeszłym roku. I pomyśleli sobie, że przed maturą po prostu zrobili jakąś paczkę z orzechami, z jakimiś rzeczami. I poszli do nich i powiedzieli, że chcieli to dać jako takie błogosławieństwo przed maturą, jako ożywienie umysłu przez jedzenie orzechów i tak dalej, i tak dalej. I rok minął i się okazuje, że sąsiadka, tak, 23:30,
puka do nich do domu w ostatnim tygodniu. Oni otwierają drzwi, kto tak późno, ona z plackiem drożdżowym przychodzi i mówi, to dla Kamili, bo Kamila ma maturę i chcielibyśmy też ją błogosławić. I Bóg mówi, widzisz, oczywiście fajnie, żebyśmy chcieli, żeby ona na wycieradce klęczała i oddawała już życie swoje Bogu, ale ona na razie zrobiła placek, a to oznacza, że mały, prosty gest pobudził w niej coś, aby pamiętać o Tobie, ponieważ Ty zrobiłeś małą rzecz, zasiałeś, która szybko wróciła do Ciebie w postaci placka drożdżowego. I widzisz, takie proste rzeczy musimy zacząć robić, ale my się gdzieś tam zamykamy w tych naszych domach i czekamy na niedzielę. Po prostu musimy myśleć o tych wszystkich, co są wkoło. Ostatnio też ktoś mówił o sąsiadach, widzi, jakie są problemy w sąsiadach i że tak naprawdę nie będą mieli odpowiedzi, jeśli nie spotkają się z Bogiem. I widzisz, jeżeli Ty jesteś z Bogiem, a oni nie są z Bogiem, mają problem, który bez Boga nie zostanie rozwiązany, to zgadnij co? To zgadnij co? Skąd oni tego Boga mają wziąć? Jak nie od sąsiada, który woła i ogłasza, staje, wiecie, przez ścianę nawet w kierunku ich domu i mówi, zwycięstwo w imieniu Jezusa, zwycięstwo. Duchu Święty, dmuchnij tam. Wiecie, Bóg ma swoje drogi i potrafi jakoś tak dmuchnąć je, że nawet kiedy drzwi są zamknięte, On wsunie swoją rękę i dotknie. To jest jak w Pieśni nad Pieśniami, jeśli ktoś czytał, ona była zamknięta na zasuwy przed Panem, oblubieńcem swoim, ale oblubieniec wszedł i jakimś cudem włożył rękę przez zamkniętą zasuwę i dotknął jej serca. I kiedy dotknął jej serca, ona pobudziła się i powiedziała, wow, gdzie On jest? I kiedy On odszedł, ona wybiegła i zaczęła biegać i krzyczeć, gdzie jest mój oblubieniec, ponieważ jestem chora z miłości do mojego Pana. W taki sposób Bóg może dotknąć serca przez zamknięte zasuwy. Więc Ty nigdy nie oceniaj zamkniętych zasuw. Służ ludziom, szukaj ludzi, mów ludziom o Bogu, mów dobre słowo. Byliśmy... Muszę ten przykład dać. Jesteśmy sobie w domku takim agroturystycznym troszkę i przychodzi pani właścicielka i mówi do nas, do liderów, opowiada, że ma jakąś taką kontrolę i że musi, że miała, tak? A sanepid nie wie, jakie tam będą wyniki po tym sanepidzie i tak dalej. I nagle Erika wstaje. O, panie, ogłaszamy, że będzie wszystko dobrze w imieniu Jezusa. Ja mówię, ona jest z kosmosu normalnie. Ogłaszamy, będzie. A pani mówi, no to amen, tak. Ale wiecie, potrzebujemy trochę ludzi z kosmosu. Amen. Dlatego służmy ludziom, naszym życiem, naszym słowem, naszymi orzechami, naszą kawą. Po prostu okazujmy im miłość. A któregoś dnia będą biegali po ulicach i pytali, gdzie jest Pan, bo jestem chora z miłości do naszego Boga. Halleluja! Szukaj Bożego oblicza. Zaufaj Bogu i służ ludziom.